I jedną z rzeczy niezwykłych, które, jak sądzę, były dziełem Jana Pawła II, była codzienna modlitwa na placu świętego Piotra. To jednak była rzecz niezwykłej wagi, że nagle ten plac, który często jest taki, był animowany, plac, który często jest takim miejscem może turystycznym. Ludzie nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, jak wielkie ma znaczenie, stawał się każdego wieczoru miejscem modlitwy. To też pokazuje pewien rys papieża, który jest człowiekiem właśnie głębokiej modlitwy, który doskonale wie, jakie znaczenie ma ta stała modlitwa.